Artur Skowronek wiosną pracował w Ruchu Radzionków, z którym zajął 9. miejsce w pierwszej lidze. Teraz będzie szkoleniowcem piłkarzy Pogoni Szczecin. Szczeciński klub podpisał z nowym szkoleniowcem roczny kontrakt. Zmiana spowodowana była brakiem porozumienia między Pogonią a Tarasiewiczem. Krok, który wspólnie podjęliśmy, jest dla dobra Pogoni i będzie ofensywnym krokiem, spowoduje, że klub będzie jeszcze lepiej postrzegany, zawodnicy będą grać jeszcze lepiej, grać w piłkę. Nowy trener Pogoni stawia na młodzież. Patrząc w statystyki pierwszej ligi, drużyną najliczniej reprezentowaną przez młodzieżowców był właśnie Ruch Radzionków. Udział młodych piłkarzy w składzie na mecze pierwszej ligi wyniósł aż 33%, co było zasługą trenera Skowronka. Chciałem podziękować tutaj na forum zarządowi, prezesom za zaufanie i za tą chemię już na początkowych etapach naszej rozmowy, która rzeczywiście jest i która, mam nadzieję, pójdzie cały czas jednym torem, w jednym kierunku i efektem tego wszystkiego będzie wynik, bo tylko ten wynik później mnie zweryfikuje. Piłkarze Pogoni Szczecin po wywalczeniu awansu udali się na urlopy. Nowy trener już zapowiedział indywidualne treningi, zaś grupowe zaczną się 2 lipca. Podczas spotkania nie zabrakło podziękowań dla byłego już trenera Pogoni. Dziękujemy trenerowi Tarasiewiczowi. Zrobił rzecz dla nas najważniejszą. Wprowadził nas wspólnie do ekstraklasy. Uważam, że zrobił świetną robotę i zamykamy temat. Dzisiaj jest trener Artur Skowronek, który mam nadzieję otworzy zupełnie nową jakość w rozgrywkach naszej drużyny. Zmiana trenera zdaniem zarządu ma odmłodzić drużynę, która potrzebuje młodej krwi. O kredyt zaufania dla nowego szkoleniowca poprosił Jarosław Mroczek, który uważa, że wspólnie uda się wypracować sukces drużyny.